Dzień dobry, kochani, witamy. Servus. Właśnie spędzamy razem czas. Tam różne tematy ogarniamy. Ja w międzyczasie mniej więcej jestem w trasie. Czekaj. Pokażemy naklejki. A ty już możesz trzymać. Tak. Ta się starła po twojej myni. Moje auto było pierwszy raz umyte od dawien dawna, ale Andrzej umył mi auto, tak więc. Tak, to jest Polaku, dawaj z nami. Akcja rozpoczęła się od miasta Głogów. I tak dalej, i tak dalej. No, także i tak dalej, i tak dalej. Co? Czy wczoraj sprawdzam, czy auto jest zamknięte? To może ten, co ciebie wczoraj napadł. Zwalisz auto kiedy? Nie, no mówię, że może ten, kto ciebie napadł wczoraj. No, słuchajcie. Naprawdę jest otwarte. Aha, ja już wiem, czemu jest otwarte. Ja nie wiem, ale... A ja wiem, czemu jest otwarte. No. I jestem szokowana, że nie jest zamknięte. A dziecię, nie wracałaś po coś. Nie. Nie w tym rzecz. W czym rzecz? Przez osobę trzecią. A ja wiem, patrz. Nie sobie byłabym składa to pokazać, ale to będzie jako, wiesz, reklama. Witajcie, kochani. Postanowiliśmy na chwilę się z wami połączyć, bo jak już jesteśmy w duecie... Jedziemy przez przegiwek. A czemu tak? No bo nie byłaś nigdy na przegiwku. Byłam. Jest ten. Prawdopodobnie będzie. Znaczy, że nie działa. Ustaw to, bo to ty. Ustaw to, bo to ty. Bo tu jest takie coś. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest, dobra. Wiesz, co jest najgorsze? Co mi butem jedziesz? Wiesz, co jest najgorsze? Nie wiem. Zrobię sobie tak. Dziękuję, jakbym miał. Patrz, prawie jak pasy. Ja zapomniałem, że ty nie automat i bez sprzęgła ruszy. A umiesz wjeżdżać to? Umiem. Ja umiem wszystko. No czekaj, dobra, zapnę pasy, bo zaraz coś doniesie, że jadę bez pasów, nie? A nie lubię być ograniczana. Znaczy nie, że widzowie, nie? Tylko srole. Czemu jestem taka niska, jak tutaj siedzę? Może ja wysiądę, ty wyjedziesz z moich skarb, a dopiero wsiądę, to będzie bezpieczniej. Czemu? Znaczy komu? Boję się. Ja sobie powylatuję. Ale co, ćmy nocne? Nie jest ostrożny, ja. Nie będę ostrożny. Tyłem zawsze zabierz. No widać, zapomniałaś podstawki, napisała Ania. Czego? Podstawki. Takie dla dzieci, pod tyłek. Aha. No a fotelik wziął mąż. Jaki mąż? Ten pierwszy. Ten wymyślony. Ten pierwszy. Mogę ten z bramą wjechać? Bramę zamięta. No. Leciąg kręczny. Dobra, otworzę bramę. Dobra, idzie. No nie, no ja mogę otworzyć przecież, nie? Luz. Ja bym otwarła, nie ma problemu. Boże. Dusi mnie ten bas. Do gry zapiszę, Tomasz. Ja witam, już jutro. Michał, nie będę jutro, dlatego, że ogólnie dzisiaj pracuję. Pojutrze mamy wydarzenie. Znaczy, nie mamy wydarzenia w zasadzie, ale będziemy przeprowadzać wywiady, a w zasadzie to Andrzej się tego podjął. No nie dam rady, wiesz, ja jestem zapracowana teraz, mam takie okoliczności, a ty wysiadasz ten, inne. Zamknąć, czy nie? A po co? Zostawiasz tak? A gdzie mam klucz? Wzięłam z zamku, wzięłam. Tak zostawiam, tak. Już jedziemy tylko na cały dzień. Także darmowy parking w Jowite. No więc w ogóle, Michał, sytuacja jest taka, że ja mam przegląd do jutra i jadę zrobić przegląd i Andrzej, rebelowego. Ja jadę do pracy, a Andrzej jedzie zrobić przegląd. Tak więc zobaczymy, czy auto przejdzie.
Ale czekaj, nie. Zawsze podjadać. Czekaj, podjeżdżaj. Nie. No i mówiłam, że ten pas ogranicza ludzi. Jelita zbiera malinę. Chcę jeszcze go zrazić. Nie, wszystkie. Spoko. Dobra. Jest wszystkie. Ale widzę stąd komentarz, że jestem pod COVID. Coś tam widzę. Dobra, mam nadzieję, że wzięłam wszystko. Dobrze, że wzięłam siebie, że siebie spakowałam. Smacznego jobitka pisze Hania, haha. Daj gryz, aha, to już było. Michał, bardzo bym chciała być na bramce dla Franka, byłam w tamtym roku. W ogóle powiem Ci, Michał, że w ogóle miałam pewien pomysł na bramkę dla Franka z pewną licytacją, ale jeszcze w czasie mi się to nie zapięło, bo że jak gorąco. Naturalna aklimatyzacja. O, teraz lepiej. W czasie mi się to ujechało i z jakimś moim liściem. Wiem. Tak więc Michał, w czasie mi się to nie zapięło i w związku z tym no nie dam rady jutro być. A bardzo bym chciała, ale będą dobre dusze ode mnie. A przynajmniej tak mi obiecały, że będą. Jeszcze chwilę porozmawiamy, bo ja Ci potem... Światło mamy akurat, to możemy wideo pokazać. Nadać Ci potem nawigację. Dobra, ustawię na drugim telefonie. Marek pisze, hejka, co Wy znowu wymodzicie? Przez Was to można się chronicznego stresu nabawić. Spoko. Dzisiaj ją porwałem tak legalnie. Jowitka Andrew. Dzisiaj ją porwałem tak na legalu za jej zgodą. Andrzej jakoś nerwowo jeździ. A więc a propos bramki dla Franka, Michał, wstaw tutaj jak może wszystkie info, żeby zareklamować ludziom. Tu wcześniej komentarze. Tak więc przed nami, kochani, Góra Żar. Ale gorąco, ale paruwa. Strasznie. Mam niedziałającą klimę w samochodzie. Coś tam działa, no. Nie, to nie, ona nie, tu nie chodzi o jakąś tam elektronikę. Aha. Związaną z tą klimą. Ogólnie ona została nabita, wszystko jest w porządku, tylko potem trzeba tam zrobić jeszcze trzy rzeczy odnośnie tej klimy, mam gdzieś na kartce zapisane. Zrobię kiedyś, jakbym miała pieniądze. Mamy naturalną klimę, jesteśmy takimi osobami, które wyznają takie standardy. No, Sylwia jest znieczulona. Przez... Aha. Ale tak serio? Nie wiem, może. Zapytaj się, czy serio, bo ja jestem w stanie w to uwierzyć. Szerokości życzę wolniej, napisał Mariusz. Marek się z nami wita. Nie, Marzenka teściowo Andrzeja internetowa. Ja jadę do pracy. Na spotkanie. A ja jestem szofer. Andrzej jedzie na przegląd, z rebelowym autem. Tak więc możecie trzymać kciuki za ten przegląd. No. Żar z nieba leci. Jest straszowity, bo ja znikam w nocy. Pozdrawiam, napisała Teresa. Dobrze. Żar z nieba leci. Gdzie jedziecie? Wiktoria się pyta twoja. Gdzie jedziemy? Jedziemy na spotkanie biznesowe. Ja na spotkanie biznesowe. Ja zawożę Jowitę. I jadę do... Na przegląd. Gdzieś na przegląd. No.
tak, i z tego miejsca pozdrawiam mojego szefa. Ja również. Tak więc mam najlepszego szefa na świecie. I to nie tak, że ja po prostu tak udaję, tylko to jest taka prawda. Czuję się po prostu wybrana. No, mówię wam. Ja czuję się zaszczycony, że go poznałem. Mamusia w wolnym czasie ogląda Rebel 24. Nie ma żadnych komentarzy. Wiecie się cieszyć. Sobie tutaj tak wiesz. Ale to nieważne jak on jest, ważne, że się duszę na samą myśl, że mam pas. Ja mam to samo. Tak więc kochani, możecie nam napisać jak wam sobota mija, bo nie, piątek dzisiaj jest. No, my od rana myślimy, że jest ja sobota. Ja już tyle było pomyłek od rana, że dzisiaj jest sobota, że to koniec. Wierzcie mi, koniec. Ale ja dalej jestem. Teraz no ja znowu się złapałam na tym, że mówię, że dzisiaj sobota, nie? To przez ten wczorajszy wieczór, tak? Gdzie rozpuściliśmy, że jak zamiar to był piątek czy piątunio, nie? A tutaj no. Rzeczywistość. Ja mogę pisać o trzeciej jak chcecie. Dobrze, Ania. Nie martw się. Ale tak trzepię, że ja nie widzę. Nie martw się, Andrzejku, o przegląd. Stare akty, jak stare wino. Pisała Marzenka. Tak więc tak, jedziemy sobie, słuchajcie. Pojedziemy sobie przez urokliwy przegibek. Pokażemy. Tak, byśmy nie mogli jechać normalnie. Nie. Ja lubię przyrodę, wśród przyrody. Niech ci będzie. Ania, ty już wyruszasz na te urodziny tym maluchem? No. Nie napisz. Znalazłaś już opony do malana? No, to nie ty miałeś znaleźć na dzisiaj nie, rano? Nie no, tam były za duże. Na miejscówce były za duże opony. Tak. Ja powiem ci, że Ania miała dzisiaj ciekawe sny. No dobrze, nie? A prorocze chociaż? Nie wiem czy prorocze, ale... No tak czasami mam, że no takie jak mi się już coś śni, to to jest znaczące. To nie dzieje bez znaczek, ani bez powodu. Teraz będzie najgorszy odcinek. Ania czeka na opony i jedzie. Boże większe, to szybciej dojadę. No tak. Marzena się pyta, czy my jesteśmy małżeństwem. Nie jesteśmy małżeństwem. Kto się pyta? Marzena, czy jesteśmy małżeństwem? Nie jesteśmy małżeństwem. Nie jesteśmy parą. Jesteśmy partnerami. Partnerami rebelowymi. Redakcji Rebel 24. O Boże. No tak więc nie musicie tak myśleć, bo... Bo mąż będzie zazdrosny, no. Ale ja nie mam męża. Casting trwa, nabór trwa, ja nie chcę odstraszać żadnych. Kobiet. Tak więc mnie nie bierzcie pod uwagę. Żarty żartami. Za chwilę będzie pytanie. Czekaj. Ile masz dzieci? Mów prawdę. Jak nie widzę, tak ciebie ten telefon. No bo widzisz po czym jedziemy, już zjeżdżamy z tego syfu. Ja przylecę na dronie. Będzie okej. Okay. Marzenka, a wiesz, że są już drony jednoosobowe. Nie mówić. Stworzył Polak i też będą drony dwuosobowe, które będą latały. I powiem wam, że technologia nie jest zła, jest etyczna, jest dla ludzi. W naszych rękach. Jest w rękach świadomych ludzi.
Tak więc bardzo można dobrze ją wykorzystać, bo technologia do tego służy, nam służy, technologia służy ludziom i tyle. I co wam mogę powiedzieć? Nie będę się powtarzać, mimo iż pogląd mam podobny, spojrzenie na to, ale możecie wejść sobie na stronę Antybartek. Nie wiem, czy to będzie ostatnia transmisja, ale z wczoraj i możecie sobie obejrzeć z chęcią. Na pewno ją obejrzycie. Zachęcam was do tego, żebyście otwarli swoje głowy. O, to trafiłam. Czekaj. Nagadał o tych duchach i śniły mi się węże w chmurach. Węże w chmurach? O, to trafiłam. Marzenka pisze, a co myślicie o harp? Oje, te ciężkie tematy w ten upał. No, są dwa zarąbiste kanały na YouTube. Prawda czy nie, ale o czym? Prawda, harp to jest prawda. Ale to pisze jest... Anna, nie, to jest jakiś do czegoś innego. Aha, to nie wiem. Szkoda pasować do siebie, ja uważam, że do siebie w ogóle nie pasujemy. Prawda? W sensie wizualnym nie wiem, ale charakterem to kurczę... Ja mam zdanie takie, że no kurwa idealnie się dopasowaliśmy, jeżeli chodzi o takich dwóch wariatów szalonych. Nie, nie pasujemy do siebie w ogóle. W ogóle, chyba. Zresztą powiem wam tak, jakiekolwiek tego typu rzeczy w takich hermetycznych środowiskach, może ile mi osób pisze teraz wiadomości, jak na złość, nie? Ale akurat pisze ci osoba, do której jedziemy. Tak. Pisałam, czy... Aha, do harpa pisałam, czy prawda, napisała Andrzeja. Andrzeja to fajne chłopaki. No bo Andrzej to nie imię, tylko styl życia, nie? To styl życia. No. Czekaj, o czym ja tu chciałam mówić? O harpie? Poza tym na pewno Andrzej by nie potrzebował takich problemów. Tak więc... Tak więc, dziewczyny, Andrzej jest wolny. Możecie się starać, prześcigiwać. Co nie? Patrz, jak na czerwonym jedzie. No, a tu jest kamera, dwie. No dobra, ty stoisz, nie? No ja stoję, no. A ja widziałam pomarańczowy. Tak? A ten z tyłu co widzi? A ja nie wchodzę mi ten z tyłu. Ten z tyłu zaraz tam na dupę wjedzie. No właśnie, widziałem. A teraz można na spokojnie poczytać. Cześć Obitko, czy zajmujesz się warsztami terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych? Chodzi o nagłośnienie pewnej sprawy. Możesz, Dariusz, mi wysłać tą sprawę. Nie prowadzę żadnych warsztatów, aczkolwiek nagłaśniam sprawę, w której jestem w stanie, jeżdżę w miejsca, w której jestem w stanie. Utrzymanie rewelacji 4 sporo niestety mnie kosztuje, ale staram się. Jadą. No już na tym przegibku będzie tak pięknie, że pokażemy widok, tak? Tak. Co tam ci dzieje? Okulary biorę. Aha, Antybartek, jak oglądasz to, albo będziesz oglądał, to sobie przyjdź po pudełko na swoje okulary. To właśnie. Znaczy, to jest moje akurat, ale podobne masz u mnie w domu. Z tych nowych, co kupowaliśmy. A okulary skąd masz? Jakie? A kiedyś zamówiłem sobie. Tak? No. Myślałam, że Bartka okulary. Nie. A Bartka okulary to mnie nie stać. Dobra. Coś takie załatwię dzisiaj. Dobra, kochani, poświęcam się bardzo dla was, żeby być poprawna na wizji jadąc samochodem i się ograniczać się. Z wulgaryzmami czy z czym? Nie, z tym czarnym, czymś co mi ściska. Ja tam mam różne pomysły, ale niekoniecznie przymusowe, żeby się ściskać. Urządzenie co?
widziałeś ten napis? Takie by się twoje urządzenie coś tam, coś tam. Może, że za ciepło jest? Może, że mu grzeje? A nie wiem, bo tak trzepie, że droga za chwilę wam włączymy widoczki, jaka to jest fajna włączone. Droga. Co? No bo nie widzę przez okulary, wiesz? Widzę czarny ekran. No ekran. Bo przez okulary nie widzi, to jak prowadzisz samochód, ciągnij do kolejnej okulary. Jadę na czuja, bo znam przegibek na pamięć akurat. Po omacku. Jak pani do nas otarła na komendę, skoro pani nie widzi materiałów dowodowych? Po omacku. Wiem, że. Nie lubię, jak tego autobus stoi, że nie zawsze coś wyskoczy. Ktoś. Zieleni dla was. Powiem wam, że chyba będę szukała nowego kierowcy, nie? Czemu? Zwierzątko, nogę na hamulcu, to wiesz. Ale ładnie. Ale tu u nas ładnie. Jak wjedziemy w ten czekaj, las... Czekaj, bo są komentarze. Gdzie jeszcze ładniej.